Grzegorz Cudotwórca urodził się jako Teodor w Neocezarei w Poncie, Mała Azja, około roku 213. Miał pochodzić ze znakomitej pogańskiej rodziny. Kiedy miał 14 lat, zmarli jego rodzice. Żądny wiedzy udał się ze swym bratem, Atenodorem, do Aten, a potem do Bejrutu w Fenicji, gdzie studiował retorykę i prawo. Z okazji ślubu siostry z wysokim urzędnikiem, obaj bracia udali się do Cezarei Palestyńskiej, która była wtedy stolicą Palestyny. Tu zetknęli się z Orygenesem, który założył tam właśnie szkołę katechetyczną, głośną na cały wschód. Oczarowani jego ogromną wiedzą i erudycją, zostali jego uczniami. On też nakłonił ich do porzucenia pogaństwa i przyjęcia chrztu. Wtedy Teodor jako nowy człowiek zmienił imię na Grzegorz. Odtąd należał do najżarliwszych uczniów Orygenesa. Około roku 238 razem z bratem powrócili do ojczyzny. Grzegorz musiał wyróżniać się niezwykłą wiedzą i świętością życia, skoro mimo młodego wieku, 25 lat, został wyświęcony przez metropolitę Fedimosa na biskupa Neocezarei. Miasto było wówczas zupełnie pogańskie. Grzegorz rozwinął w nim szybko gorliwą działalność. Jego żywoty głoszą, że kiedy przy śmierci zapytał, ilu jest jeszcze w mieście pogan, miał otrzymać odpowiedź, że tylko 17. Wtedy święty z radością miał zawołać: dzięki Ci Boże, bo właśnie tylu na początku swoich rządów zastałem chrześcijan. W latach 249-251 za panowania cesarza Decjusza wybuchło krwawe prześladowanie. Grzegorz schronił się wraz z wiernymi w górach. Około roku 254 Pont najechali germańscy goci, wyrządzając duże szkody. Grzegorz starał się złagodzić skutki ich najazdu. Swojej gorliwości pasterskiej nie ograniczył tylko do własnego rejonu. Pozyskał dla wiary świętą Makrynę, babkę świętych Grzegorza z Nyssy i Bazylego. Uczestniczył w synodzie w Antiochii, na którym potępiono herezję Pawła z Samosaty. Jako biskup tego miasta odmawiał on Chrystusowi boskiego synostwa. Twierdził, że Jezus był adoptowanym synem Boga. Pełen zasług święty Grzegorz pożegnał ziemię 17 listopada pomiędzy rokiem 270 a 275. Zaliczany bywa do grona ojców Kościoła. Pozostawił po sobie kilka pism: panegiryk ku czci Orygenesa, wyznanie wiary, list kanoniczny do nieznanego bliżej biskupa, komentarz do księgi Eklezjastyka i dialog o zdolności czy niezdolności Boga do cierpienia. Cuda, jakie miały miejsce 100 lat po jego śmierci, spisali święty Bazyli Wielki i święty Grzegorz z Nyssy. Według tradycji był pierwszą znaną osobą, której ukazała się Matka Boża i święty Jan Apostoł. Otrzymał wówczas potwierdzenie doktryny o świętej Trójcy. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Grzegorza Cudotwórcę, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.